Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Słuchajcie, arena rzeczy, o której dzisiaj wam opowiem, o właśnie rozpościerać się zaczyna u naszych stóp. Na polu moim, już biednym i wyeksploatowanym, wyszedł bardzo ciekawy fant. I to będzie opowieść o tym jednym fancie, bo ona jest taka zabawna i pocieszna. Ja was na tę opowieść zapraszam. Dotyczy terenów tam w oddali, widzicie takie białe. Dotyczy terenów obok tego białego. Historia rozgrywała się 100 lat temu. A tutaj patrzcie. Ja nie wiedziałem, dopóki nie spojrzałem z góry, że mam jeszcze taki kawał pola do schodzenia. Tutaj zrobiony, zaorany i tak dalej. Obiecujący teren i na pewno z niego skorzystam. W każdym razie, wracając do naszej historii, cofnąć musimy się o całe 100 lat, a nawet więcej. Na wstępie cofniemy się nieco więcej, no i poznacie kulisy futbolowego rozwoju miejscowości, w której mieszkam, Ashford. Jak ona się futbolowo rozwijała, to jest... Ja nie jestem miłośnikiem futbolu, ale poznając tą historię, świetnie się bawiłem, no i chciałbym się podzielić nią z wami. Podzielić tą historią z wami w ten sposób. No, myk na pole. Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jakość nagrania będzie fatalna, bo tego nagrania nie miało być zupełnie. Nie mam krawata, nie mam kamery, jestem tylko z telefonem. Dobrze, że mam wykrywacz i łopatę. No tak, dzisiaj miałem mieć egzaminy do nowej pracy. 4 minuty przed egzaminem dowiedziałem się, że ich nie będzie, odwołali mi. Żeby się zresetować, przylazłem na pole. Łażę w takim pasie, na którym spodziewam się tylko śmieci, bo po prostu potrzebuję połazić, upodlić się. W zasadzie nic więcej. No, dziwne, że włączyłem wykrywacz, tak szczerze mówiąc. A tutaj zaczynają iść takie fanty. Ja mu się tak odrobinkę przyjrzałem. Nie wiem, czy wy widzicie. Na samym wierzchu jest ogromna nadzieja. Jest ogromna nadzieja, czekajcie, się muszę plecaka pozbyć, sorka. Jest ogromna nadzieja, że to jest pandent. Chociaż nie, z tym koluchem to rycerski pandencik, ja nawet wody nie mam, żeby to upłukać. Kształt jest sugestywny, niech to będzie na razie pandent. Tarczka. Mam wodę do picia, mineralną. Tarczka w tarczce. To kółeczko mnie martwi, ono tak współcześnie wygląda. Kurde, boję się, że to może być jakiś psi numerek. Nie mam wody. Czekajcie, ja sobie tam podejdę, tam jest przejście przez płot, którego nie ma. Wsiądę sobie na nim i ją wyczyszczę wodą. Taki plan. W tle obwodnica. Głośno daje się we znaki. Jakoś będzie jaka będzie, trudno. Może to nic nie jest wartego pokazania i po prostu tego nie będzie. Syf, jak to przy obwodnicy. Przejście przez taki płot, którego tutaj obecnie nie ma, jak widzicie. No i mój przedmiot. Ja mu się tak przyjrzałem, już straciłem nadzieję, że to pandencik. Raczej psi wisiorek albo bryloczek do kluczy. Ja tak wam powiem, że na łapy to jest śliskie, kurde. Teraz jak to smarujemy je, w dotyku jest takie albo jest to stal, nie rdzewka, albo to jest faktycznie srebro, bo paluchy po tym jadą, ślizgają się pięknie. Czekajcie, zdejmę rękawice jakimś sposobem. Tym rękawicą przedmiotu. I co my tu widzimy?
Nie, to jest zdecydowanie, definitywnie srebro. Kurde, i to kawał srebra, wam powiem. Tak, są. Są znaki próbiercze. Nie dam rady tego przeczytać, nie wiem na ile wy to ostro widzicie. Ashford, coś jest za Ashford. Ashford Champions 1920-1921. No, powiem wam, tej górnej tutaj napisów nie widzę. Bez okularów nie przeczytam. O kurde. Nie powiem. Radocha wielka. Radocha wielka, ciekawy fant. Nie wiem, kochani, na ile ta obwodnica za moimi plecami i wiatr pozwoli zrobić jakieś fajne ujęcie. To jedyny fant, który mi dzisiaj wyszedł. To pole nasze już jest przebrane. Po prostu ja przyszedłem tutaj się dzisiaj resetować. Wybrałem specjalnie taki odcinek pola, na którym się niczego nie spodziewałem. Tylko tak sobie potuptać, podziczyć, pokopać dołki. Taki był plan. A tymczasem, ale ładny dwupłatowiec leci. Nie pokażę, bo nie umiem przełączyć kamery, ale nie mam normalnej kamery, bo nie spodziewałem się, że cokolwiek wyjdzie i cokolwiek nagram. A tymczasem wyskoczył ten dziwny fancik, którego ja nie rozumiem, na którym kryją się napisy. Słuchajcie, wystarczy może tych moich karkołomnych jakichś tam pomysłów. Ja, żeby się nie kompromitować w waszych oczach, uciąłem dalszą część mojej wypowiedzi, w której odwoływałem się do tego, że może to numerek od piesa, czempiona i takich innych rzeczy, niezrozumienie tekstu na tym dziwnym medalionie. Teraz wam powiem, co to jest. W 1893 roku w Ashford rozpoczęła się przygoda tego miasta z piłką nożną. Zawiązało się tak zwane DJFL, czyli Okręgowa Liga Piłkarska, jakby to przetłumaczyć. Od początku nie miała zbyt wiele szczęścia, bo w pierwszym meczu, który został odnotowany od miasteczka obok, od Chatham, dostała w tyłek 12-0. Także takie miały niesympatyczne przygody. To znaczy, w ogóle w 1881 roku powstał tutaj pierwszy klub, South S Rangers. Białe stroje nosili oni. Klub zadłużył się zaraz na początku i już przed 1893 rokiem został rozwiązany. Po raz kolejny go zawiązano właśnie w tym wspominanym 1893 roku i od tamtej pory stroje były zielono-czerwone, rozgrywki odbywały się na pochyłym boisku. Klub nazywał się Ashford Railway, czyli kolejarze z Ashford. Railway Works, kolejarze z Ashford. Ogólnie nazywano ich Nuts and Bells, nakrętki i śrubki. Taka do nich nazwa przylgnęła. Ten napis, którego na polu nie byłem w stanie przeczytać, on dotyczy Cronan of New Brompton. To jest część miejscowości Gillingham, niedaleko doków Chatham. Tam znajdowały się koszary Royal Engineers Corps, która to jednostka wojskowa była sponsorem tej naszej ligi w Ashford. Ten przedmiot to jest tak zwany Pocket Watch, FOP lub FOP Watch Medal. Niespotykana rzecz w Polsce. To się nosiło na jednym z trzech końców łańcuszka od zegarka kieszonkowego. To była taka męska biżuteria, taki ładny medal. Podejrzewam, że w tym wypadku musieli go dostawać zawodnicy, może działacze klubu, może ktoś w tym rodzaju. Bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo niespotykana. Bardzo się z niej cieszę. Mam nadzieję, że wam się to podobało. My oglądaliśmy na filmiku miejsce, gdzie znajdowało się to pochyłe boisko drużyny nakrętek i śrubek. Jeszcze wam powiem ciekawą rzecz. Pierwszy transfer, jakiego
drużyna z Ashford dokonała do klubu Manchester City. Został sfinalizowany za kwotę 40 funtów płatną w dwóch ratach. Tak żebyście wiedzieli. Zawodnik niestety zginął na I wojnie światowej. Kontrakt nie został dokończony, czyli to druga transza pieniędzy nie dotarła nigdy do Ashford. Taka historia. No ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Na zdjęciach widzieliście tego Watchfindera, jak to powinno być zamontowane, jak to powinno się nosić, tak żeby dżentelmeni wiedzieli, jakby komuś przyszło do głowy takiego sobie sprawić. No ja jestem bardzo szczęśliwy jako regionalista, uwielbiam takie smaczki, takie znajdki. Kilka zdjęć, nie wszystkie są z Ashford, niektóre są tutaj z okolic różnych miejscowości, ale pochodzą z epoki. No i to tyle w temacie. Dziękuję wam za uwagę. Jeden fan, ale naprawdę nie miałem kiedy kręcić się z wykrywaczem. Nowa praca, nowe możliwości. Jest jak jest. Mam nadzieję, że kolejny film będzie dłuższy i więcej z niego wyciągniecie. Pozdrawiam serdecznie. Uśmiechajcie się często. Niech moc będzie z wami. Wszystkiego co dobre i co najlepsze. A przepraszam, zanim się pożegnam, jeszcze muszę wam powiedzieć, co udało się odczytać z prób. HGC jest to marka Mindmark producenta Horacego George'a Cronena. Literka V na jednej z prób oznacza rocznik 1920, rocznik wykonania. Lew to oczywiście srebro próby 925 wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii. Kotwica jest symbolem miejskim mincerzy z miejscowości Birmingham. 100 lat po zakończeniu sezonu 1921 w roku 2021, równo 100 lat przeleżało w ziemi, równo 100 lat po zakończeniu tego sezonu ja znalazłem ten przedmiot, także jest super, bardzo się cieszę i no kurczę, kozacko jest kozacko i niesamowicie. Jeszcze coś wam miałem powiedzieć, zapomniałem o tym przedmiocie na pewno. Na ulotną pamięć to ja nic nie poradzę. Mniej masełka niby i tak dalej, no ale no jest jak jest.